Witam Was tutaj, cześć, to mój znacz. Zapraszam Was na kolejny odcinek z Fiskanes, PlayStation 4, Mass Transit, scenariusze, pociągi. I tak, szczerze powiedziawszy, mam dla Was... No tak, mam dla Was dobrą wiadomość. I po pierwsze, zanim dobre wiadomości, takie wszystkie, powinna Wam się teraz pojawić karta z linkiem do ankiet, do filmu, w którym jest ankieta. Jeszcze raz mówię, szczerze proszę, abyście zagłosowali w... i Skiskanine z Industries, jaki dodatek powinien kupić do Industries. Bo kupiłem już Turbur, jestem bardzo z tego zadowolony, już sobie potworzyłem trochę parków, na razie u siebie, ale sądzę, że chciałbym, żeby było trochę więcej głosów, więc proszę, żebyście tam zagłosowali, jakby się udało. Dobrze, natomiast dzisiejszy odcinek, mam dla Was niestety złą wiadomość. Dobrze, że nie jest dokładnie co do naszego miasta, bo dobijamy już do tego głównego pułapu zwycięstwa i w związku z tym, że idziemy tak ładnie do przodu i niestety nie możemy kupić żadnego nowego kawałka ziemi, co jest akurat trochę kiepskie. Okej, okay, musimy trochę podrasować naszą wielkość miasta i będziemy się mogli zająć tym, co się chce zająć. Zerwało mi obraz, kurde. A myślałem, że telewizor jednak dobrze działa. Dobra, nieważne. Was to nie interesuje akurat, ale... Kurczę. Dobra, nieważne. Ważne jest to, że nie mam żadnych nowości na temat nowych dodatków. Nikt nic nie mówi a propos tego, że miałby się pojawić nowy dodatek do Cities Skylines PS4. Ogólnie na konsolę, jak... Kurczę, co jest? Drugi raz. Drugi raz dosyć szybko. Nikt nic nie mówi, aby się miał pojawić jakikolwiek nowy dodatek. I to jest trochę, powiem tak, nie tyle to trochę smutne, to po prostu mnie trochę też niepokoi to, że już się nie pojawi żaden kolejny, ale no zobaczymy, tak? Bo jest coś takiego, nie wiem czy wiecie, ale to są na razie pogłoski oczywiście, że ma się pojawić PS5. To, że się pojawi, to raczej chyba rozumiem, że wszyscy wiecie. To jest dosyć pewne. Data konkretna mnie aż tak bardzo nie obchodzi. Ważne jest to, że jak się pojawi, to no to trochę zmieni, ale sądzę, że do tego czasu raczej jeszcze nie powinni już tutaj mi usuwać Cities. Powinni dalej je rozwijać, tak? Mam taką nadzieję. Swoją drogą się strasznie szyja, bo mi coś się zacięło i mam problemy. Dobra, tak, ludzie muszą się pobudować, aby nam się tutaj miasto ładnie też pobudowało. Więc dajmy im sobie, żeby tutaj się budowali. O, proszę bardzo, jak ładnie. Swoją drogą tutaj oni ładnie korzystają też z tych pociągów. Właśnie, zaraz teraz zrobimy przegląd naszych linii, by widzieć mniej więcej jak to wygląda. I tutaj też ludzie. I tak, jest problem z edukacją. Czekaj, nie, jest problem z pogotowiem. Tak, tu jest dobrze, ale tu jest tragedia. Więc dajmy im tutaj klinikę. Proszę bardzo. I z tego co widziałem, to podstawówek też jest nie najlepszy stan. Dajmy tu z jedną. I tutaj jeszcze z jedną. I tutaj średnią. A jak to się to będzie rozwijać, no to wszyscy możemy się domyślać, jak to będzie wyglądać. Dalej, handel, nie musimy należy o handel myśleć, bo tutaj ma akurat sporo miejsca. Tu budowaliśmy nową dzielnicę biurową i tym się możemy teraz trochę zająć. I póki co, jak możecie się domyślać, czekamy na nową... na nowy kawałek ziemi, o którym mówiłem chwilę wcześniej. Ponieważ... chcę wybudować coś nowego. I tak, tu mamy tą główną drogę. I się szczerze powiedziawszy, zastanawiam, czy tutaj nie zrobić kolejnej dużej drogi. Ale może zróbmy trochę większy odstęp. Tu chcę zrobić dzielnicę okrągłą. Tutaj, tutaj, tutaj. Jakoś tutaj. Tak, bo... No myślałem i się namyślałem, że robienie jej jakoś tutaj też jest dobre w sumie. Możemy w sumie ją nawet zacząć gdzieś tutaj. I później tutaj trowiska i to wszystko przesuwać. Ale na razie i tak musimy poczekać, bo chcę wbić kolejny poziom, żeby to się trochę zaczęło dalej rozwijać. Tak, tutaj widzę, że ten dud, to ja dawno się nim nie zajmowałem i on tutaj jak był, taki jest, a tego byśmy nie chcieli. Chcę, żeby tutaj się normalnie wszyscy mogli budować. Okej, okay, tu widzę, że macie miejsce do budowy, to jest bardzo dobrze. Dalej, przemysł chce się budować, na razie przemysł nie chce się zajmować, więc proszę bardzo, możecie się biura budować. Tak, obejdziemy was tutaj pięknie. No i tutaj całkiem nieźle teraz, kurczę. Ostatnio już tak dawno nie grałem w Cities Skylines PS4. Tak jak wiecie sami, widzicie najlepiej, odcinek się pojawia trochę później. No ale po prostu dużo grałem teraz, znaczy no, w Park Life to grałem jeden dzień i trochę nocy. Ale ogólnie to
No możecie się sami domyślać, bo ogólnie wcześniej tylko parę to miałem zobaczyć, no wiecie, no u innych youtuberów, a kiedy w końcu się samemu zdaje, to jednak jest zupełnie co innego. Dobrze, zobaczmy jak tam... Tak, my jesteśmy bardzo blisko. Właściwie to lekki wstrząs, lekka nowa linia i już wiemy co się dzieje. Dobra, wiecie co, tu chyba dajmy jest jeszcze jeden wagon. Tak, bo tutaj... Tu jest 50, tak, podnieśmy tu trochę. Dobra, kolejna nitka. To jest daleka linia, więc już nie będą dwa. Ale jakiegoś takiego wielkiego brania nie ma. O, tutaj jest jakieś duże branie. Okej. I się zastanawiam, czy tu dodać jeszcze jeden. Znaczy tutaj już są dwa. Ale ten pociąg jest pełen prawie, że. Więc że się szybko napełniają. Dobra, dajmy trzeci jeszcze skład. Kolejna nitka. Oj, tu trzeba dać jeszcze jeden. I jak już widzę, tutaj to jest linia, tutaj jest 140 ludzi. Tu jest 71. 52 osoby czekają tutaj, ale w drugą stronę już nikt. No, w sumie się aż tak bardzo nie dziwię, ale... Ale tutaj, zobaczcie na te pociągi, no, są te wszystkie pełne. W sumie się aż tak bardzo nie dziwię. Kolejna nitka jest tutaj po przemysłowych i ona akurat sobie całkiem dobrze radzi. Dobra, tutaj nie ma problemów. Kolejna. Tutaj jest... Czekaj. Okej. 80 parę, dobra, tutaj chyba całkiem sobie dobrze radzą. To jest ta nasza bardziej taka turystyczna, handlowa linia. Okej, jedziesz stąd, tu. Tu to bym nawet zmniejszył, bo aż tak bardzo nie jest teraz to wykorzystywana ta linia. Dalej, niebieska. 37 tutaj, 15 tutaj. A kolejny przystanek, on tam jeszcze gdzieś idzie chyba. Czy tutaj się kończy? Nie, na gdzieś idzie jeszcze. I kolejny jest tutaj. Tu po prostu bym to zostawił. Chociaż obniżenie o jeden skład też byłoby dobre. Dalej, tutaj. Tu bym to podniósł. Ta, tu jest, znaczy... Czy ja wiem, chociaż... Nie, dobra, zostawmy to tak jak jest. I jeszcze jest jedna zielona. Zielona jedzie, no, widzimy trendy. I też na razie możemy ją zostawić tak jak jest. Dobra, to mamy zrobione mniej więcej. Tu muszę patrzeć, żebyśmy nie przelecieli tego, jak zazwyczaj to robimy. Dobra, zobaczmy jeszcze tutaj. Czekaj, tu sobie zrobię zrzut ekranu. Takie jakby coś. Tutaj jesteśmy blisko. Musimy mieć 36 tysięcy. Ludzie się mają gdzie budować. Może niekoniecznie się chcą budować, bo na przykład nie mają tutaj zbyt dobrych parków, czy tego innych rzeczy, czy podatki mają sobie wysokie, ale na razie tym nie będę im tutaj pomagać. No bo nie, bez przesady, nie będę aż wam takich pięknych budynków tutaj stawiać. Za dużo. Za dużo to nie zdoba. Dobra, wy tu sobie chodzicie z tego co widzę. Tak, kurczę, trzeci raz mi się rozłączyło. Będę musiał podyskutować z telewizorem. Właściwie trochę z kablem HDMI bardziej. I gdzie tu są moje pociągi? Okej. Więcej. Tu jest naprawdę niebezpiecznie dużo ludzi. Zobaczcie, tu jest 89. Pojawia się nowy skład, już ma... Nie, dobra, jeszcze nie. Okej, on jest teraz na innym miejscu, więc dobra. Co ty mi tu zrzędzisz na wodę? No bo ty jeszcze nie masz wody, rzeczywiście. I tu do Minecrafta też jeszcze ankiety nie ogłosiłem i nie zakończyłem. Dobra, dalej. Czy tutaj... Tutaj nie jest wyciszona autostrada? Tak, to widzę. Widzę, więc działa. Też bardzo ciach. O, zadowolenie od razu. I bardzo słusznie. Kolejny raz mi mignęło. Będę musiał coś... Nie, to jest akurat... Jak będę za chwilę nagrywać kolejny odcinek, będę musiał... Będę teraz mass transit nagrywać. No to będę musiał coś tu pokręcić. I tak, tu z tego co pamiętam... To tu po pierwsze, to powinna być autostrada. Albo nie. Tu powinno być coś takiego. I tu powinno być coś takiego. Tutaj też może być przy okazji. I tutaj powinno być... Powinny to być dwa pasy. Tutaj mogą być też już do pakietu. Tutaj powinien być... No tutaj przynajmniej w tym miejscu, gdzie skręcacie. O, na przykład w ten sposób. No tutaj nie powiększymy, bo jest jakiś macie problem. Ale możemy zrobić coś takiego. Czekaj. Zróbmy to, żeby ładnie wyglądało. Żebyś mi tu ładnie jechał. Kurczę, chciałem właśnie wcisnąć G, ale nie ma. Ale to jest playak, więc tutaj nie ma przycisków tego typu.
Dobra, sądzę, że jak tak będzie, to będzie dobrze. I teraz tak. Skrzyżowania, 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 wyłącz. I módlmy się o to, aby to ci nie krytykowało. Tak, jakby ktoś się zastanawiał, dobrze powiedziałem, módlmy się. Dobra, zajmiemy się naszą dzielnicą okrągłą, bo na zagadku już tam pewnie bije. Ja myślałem, że jest więcej, ale dobra. To nie powód do zacieszenia się. Zajmiemy sobie naszą dzielnicę. Oczywiście tak jak zazwyczaj. Czyli że musimy zrobić na środku okrąg. Tylko tak, zacznijmy sobie może od tego, że tu jest bardzo... No właśnie, widzimy, co tu jest bardzo. Czekaj, to zróbmy sobie w tą stronę. Okej, okay, czekaj. Pokaż mi to, czy ja... Oh. Dobra, wyrzućmy tam autosolę stąd. Szczerze powiedziawszy, ta autosola nie jest im tutaj niezbędna, bo oni podłączenie mają. Jako takie, ale mają jakieś zewnętrzne, inne. Dobra, póki co możemy tutaj zrobić autostradę. Tak, na okrągło, bo tutaj tamten kawałek, umówmy się na razie, że jest po prostu niedostępny dla was. Że ja tam teraz coś kręcę i może jeszcze jest teraz droga, ale to ona jeszcze jest. Dobra. Tu sobie zrobimy to w ten sposób i tu sobie to podłączę. Okej, okay, i wy tu z czasem po prostu przestaniecie z tego korzystać. Dobrze, jak tam? No blisko jesteśmy, proszę. Tutaj też zresztą jesteśmy blisko. Ale jak już mówiłem, jeżeli nawet bijemy, to my jeszcze będziemy grać chwilę w tym miastu. Dobra. Jak tam nasze ciągi? Kurczę, tutaj jest naprawdę nie za ciekawie, jeżeli chodzi o tą linię. Pokaż to. Niby jeździ pełno pociągów. A i tak... Tak, pokaż. Ty tu podjedziesz, bo teraz ten idzie tutaj, co nie? On tu podjedzie i nie zabierze pasażerów, czy z tego, co mi się wydaje. One teraz jedą w obydwu kierunkach, zatrzymują się obydwa. A nie, zabrał wszystkich. To i tak trochę nie powód do radości, bo tutaj widzę, że jest... nie najlepiej. No nie jest to, co bym chciał. Chciałbym, żeby ludzi nie było aż tak dużo. Neba, niech ci będzie. To bardzo rozluźni ruch. Na torach już trochę mniej. Dobrze, rozumiem, że z tej autostrady już teraz będziemy mniej ludzi korzystać. Teraz tu będziecie wszyscy kurczę zawracać. Nie, dawa, nie. Nie ma. Ja po prostu to wam wyburzę. Wiem, tutaj naprawdę się kiedyś nad tym starałem. To ładnie wybudowałem, ale no sorry. Tak to jest, jak miasto chce się rozbudowywać, a nie stać w miejscu. Dobrze, no i wróćmy do tego, co tutaj się teraz zajmowałem. Jest! Dobiliśmy 36 tysięcy. Nowy kawałek ziemi i statki. Fajnie. Nie to. Kupmy nowy kawałek ziemi. Ten tutaj, wspaniale. I teraz tak, my oczywiście zagłoski, gdzie budować dzielnicę okrągłą. Nie, już postanowiliśmy, że tutaj budujemy ją. To tu ją budujemy. Już nie ma od tego odwrotu. Więc tak. Zróbmy sobie, że tak. Pierwsze, ty jedziesz tutaj w dół. Okej, okay, dobra. Bliżej się nie da, dobra. To jest najbliższe, okej, okay, może być. Kurczę, no. Buduj, kiedy budujesz sobie miasto. I ci się, kurczę, pojawia linia pomocnicza. Tak się wtedy czujesz. Okej, okay, dobra, tak. Pomiędzy wami, górami, jest tam takie podłączenie, ale my z niego nie będziemy korzystać na pewno. Tak, pokaż mi to. To jest pierwsza dzielnica okrągła, którą buduję bez jednej z ważniejszych rzeczy, czyli tramwajów. Dobrze, czy to będzie okrąg? Wygląda na dosyć dobry okrąg. Okej, to jest nawet okrąg. Mogę się nawet z tym zgodzić, że to jest okrąg. Teraz oczywiście tego druta też trzeba wywalić, żeby inaczej szedł. Oczywiście, że trzeba tu wszystko przebudować. To jest właśnie problem, że jak się buduje coś nowego, a coś jest jeszcze innego, starego na drodze, trzeba wszystko wyrzucać. Dobra, tutaj można puścić trochę te kable z tymi ciągami, tu sobie później przejdą. I... nie, czekaj, to jest za wcześnie jeszcze. Trzeba to jeszcze dalej pociągnąć trochę.
O, i tu można sobie już przeciągnąć i tu sobie podłączyć. O, wspaniale. Dobra, wracając do naszej dzielnicy. Nie jest to, no jak widzicie sami, idealny okrąg, bo tutaj, no widzimy co jest. Ale powiedzmy, że nie jest źle. Dobra, mniejsza z tym, bo się już robi noc. Tak, pod spodem zajmiemy się później, co będzie, bo pod spodem wiadomo co będzie. A tutaj dalej budujemy sobie nasze odjazdy. I tak, z tego co pamiętam, ja tu muszę wbudować teraz na taki kawałek, aby to się dobrze wbudowało. Nie, okej, okay, jeszcze dalej. Okej, okay, i na takiej odległości daje mi to możliwość. Tak, teraz jest dobrze. Dobra, no i o tyle trzeba zrobić odjazd na każdym drodze. Później oczywiście się zajmiemy tym, że tutaj te drogi nie są takie fajne i takie tam. I że tu jest to blisko torowisko, co mnie też bardzo irytuje, bo trzeba je całe przenieść. I tym się chyba też trzeba teraz zająć. Ojojojojoj, mi znowu mignęło. Coś z tym miganiem to postaram sobie już zaraz się tym zająć, bo to jest akurat strasznie niewygodne. Dobra, tutaj wybuszmy to całe torowisko klucze i pustoły. Dobrze, że jest jakiś chwastowy wzrost. Chyba. Jak nie, to będzie zły. No ma tutaj to... Powiedzmy, że dotąd. I tutaj to, i tutaj to. Tak, bo to nie wiadomo czemu jeszcze chcieli z tego korzystać. Dobrze, tu macie tą autostradę ładnie. O, jak się tak zrobiło tutaj ładnie. Dobra, no i ciamciągi muszą wrócić, to nie ma bata na to. Ciamciągi jak były, tak i będą zawsze. Więc teraz, skoro to sobie już wyrzuciliśmy, sobie je puścimy zupełnie inaczej, a mianowicie nawet dotąd. Tak, one tutaj sobie całkowicie skrócą drogę, bo tu wcześniej był po prostu wbudowany kawałek torowiska i ja wedle niego tutaj budowałem teraz to wszystko. Było, łapałeś, dobrze? Było przez chwilę. Okej, okay, lekko padem, lekko drążkiem. O, mamy to. Dobra, no i tak, stąd musimy wybudować tą naszą torowisko dotąd. I tu podłączyć. I tak samo tutaj, tylko te linie pomocnicze mi tu tak pomagają strasznie teraz, że musimy to zacząć z tej strony, a tutaj wiadomo, jak będzie to być ciężko. Dobra, dawaj, dawaj, dawaj lekko. O, było, mamy, dobra. Walka bez modów. W sumie ja bez modów też głównie gram na PC, więc to tak trochę nietrafione określenie jak na mnie. Dobra. No i tutaj powinniśmy sobie zrobić spokojny taki zjazd, żeby te pociągi mogły tutaj spokojnie wjeżdżać. Dobra, to mamy zrobione. Teraz tylko trzeba to podłączyć. Wspomnę, to też możemy zrobić. Tutaj zakręca, to też tutaj pojedzie sobie tędy. Okej, okay, i ty tu sobie wjedziesz, dobra, Tytus. Dalej. Stąd, czekaj. Ty musisz mi tu ładnie wjechać w ciebie. Okej, okay, dobra, to też jest ładnie. I teraz tak, tutaj będzie walka. Dobra, udało się. Jakimś cudem, nie wiadomo jakim, udało się. Dobra, i tutaj zjazd tu. I tu po prostu to łączymy. Dobra, torowisko zrobione. Wygrana. Ja bym tu po prostu ogłosił wygrana. No, tu też można już tutaj ogłosić, że jest wygrana. Kurczę, kiedy zaczynasz budować coś nowego, a wiesz, że za chwilę ci się skończy scenariusz, jak się wtedy czujesz? Jak ja. Dobra. Tak, ja cię dobrze pamiętam, że ja nie zbudowałem tam. Kurczę, jest w ogóle ta górka jeszcze taka irytująca. Dobra, jeszcze raz. Okej. Włączył się ekran. Dobra, dajmy sobie dotąd. Dobra, tu jest dobrze. Tak, bo tutaj trzeba na środku postawić budynki typu szpitale i te inne rzeczy. No takie podstawowe. Tak, raz, dwa, trzy. Dobra, to mamy. I stąd. Raz, dwa, trzy. Dobra, to też mamy. No i stąd. Sobie to już po prostu będziemy podłączać. Ciach, ciach i ciach. Dobra, mamy pierwszy okrąg. I zanim mi ktoś tu powie, ej,
A widzę nasz, ale jak tu kurczę coś wiedzie? No zaraz ci wytłumaczę. No tak, po pierwsze, tu będą różne dzielnice, tym się na razie nie zajmujmy. I musimy zrobić okrąg pod spodem. W sensie autostrada. I jeszcze nigdy tego nie dobiłem, kiedy miałem ze sobą mass transit, więc teraz to, co będzie się działo pod ziemią, jest o wiele przyjemniejsze niż to, co się działo kiedyś pod ziemią. Bo kiedyś to nie mogę zrobić, że jest więcej pasów i tego typu. Dobra, jak wyszło te koło, to mi nieważne, bo to jest mało ważne akurat. Tak, po pierwsze wyłączmy tutaj skrzyżowania. Przepraszam bardzo, szanujmy się, tak? Tu się zawsze tworzy dużo tych skrzyżowań, ale szanujmy się, tu nie będzie żadnych skrzyżowań, tu mi nie będzie się zatrzymywać. Tutaj, tu jest wyłączone i tutaj też jest wyłączone, świetnie. Dobra, wracając do tego. Jeżeli, bo tutaj musimy sobie spojrzeć na pasy, tak. Ty tu wjeżdżasz, dobra, to jeszcze wyłącz mnie, niech mocniczę. Okej, dobra, połowa zdobiona. I tak, z tego co pamiętam, te kółko musi być w przeciwnym kierunku niż jest normalnie. Niż normalnie jest samoronda. Tak. To nie jest akurat. Akurat to, że jest w przeciwnym kierunku, nie jest dobre dla późniejszej rozgrywki. Ale jeżeli nie zrobimy tego, to po prostu będzie później trudno się tu budować cokolwiek. Trzeba delikatnie wcisnąć przycisk kółko, bo jak mi tu zaraz wiecie, co się pojawi, to będę po prostu wściekły, że mi znowu to zniknęło. Dobra, dalej tu sobie to podłączymy. Słynnego dzisiejszy odcinek będzie trwać około pół godziny. Mam nadzieję, że nie dłużej. Dobra, to mamy zdobione. Teraz tak, trzeba zrobić to samo teraz z tej strony. Tu jest to samo. Okej, okay, świetnie. Dobra, i ciach, ciach, ciach. Dobra, to mamy zrobione. Okej, okay, i tutaj. Czekaj. Tu jest źle. To było źle. I to też byś źle zrobił. Dobrze, zerknijmy sobie na nasze... To jest kwestia czasu. Powiem tak, to jest kwestia czasu. To jest kwestia sekund, jak my to wbijemy. Więc ja proponuję zrobić sobie tu po prostu, zacząć budować coś. Możemy nawet... Czekaj, bo to tutaj będziemy. Póki co zbudujemy sobie tutaj taki pseudo dojazd tej autostrady, co nie? Ale to będzie póki co. Później my to przebudujemy. Tu będzie póki co wyjazd. Zresztą tutaj nie tylko to będziemy jeszcze przebudowywać. Dobra, no i tu pod ziemią. Ponieważ to jest w przeciwnym kierunku, to musimy to w przeciwnym kierunku zrobić tutaj węzły. Czyli co? Pierwsze, to jedzie tutaj od razu w podziemię głęboką. Jedziesz tutaj takim rykoszetem i zjeżdżasz tu. Natomiast ty jedziesz tu i tu wjeżdżasz. Jak ładnie i pięknie. Dobra, dzielnica podłączona, to mogę powiedzieć jasno. Czekajcie. Ja się boję, że zaraz kliknę. Niechcący. Dobra, a teraz dużo budynków będę stawiać. Ajajaj. Dobra, to tak, po pierwsze tutaj straż pożarna. Policja. Czekaj. Dobra, straż pożarna tam się wstawiła. I nasz pierwszy uniwersytet w mieście. Tak, żeby... Ożesz ty! Bym przegrał na samym końcu, gdybym teraz nie spojrzał na budżet. Czy wy to widzicie? Czy wy widzicie, do jak niebezpiecznej liczby teraz zeszliśmy? Aż mi teraz ciarki przeszły. Co by się stało? Jaki bym był... No, sami najlepiej wiecie, jaki ja bym był. Gdybym to zobaczył za późno. No ale... Łód szczęścia, to był łód szczęścia. A, podłączmy tutaj sobie wodę póki co. Woda będziemy podłączać tak jak zazwyczaj w tych dzielnicach robiliśmy, czyli tak, tak i tak. Co do prądu, no to niestety damy nadzieję tylko szpitalowi. I dotknijmy sobie tutaj. Dobra, to jest już kwestia czasu, więc powiem tak, popatrzmy sobie na nasze miasto.
jak dogrywamy scenariusz. Już dawno czegoś takiego nie robiłem, ale... Ale tak. Ale niestety muszę się zgodzić, tak, z tym. To nie znaczy, że my nie dokończymy, sobie nie zbudujemy czegoś jeszcze tutaj, ale nie chcę po prostu wcisnąć wiadomych przycisków, więc... Więc poczekajmy już, tak? Tu jest nasze... Cwane gąby, teraz tutaj... Wyrzucimy jeszcze raz telewizor. Tutaj całkiem dobrze to się spisuje, te chyba drogi. Okej, prądem jest jakiś problem. Po prostu za mało produkujemy. Tym się za chwilę zajmiemy. Dobra, tutaj widzę, że całkiem dobrze te drogi się spisują. Poza tym tutaj zakrętem feralnym. Ale pomijając to, całkiem dobrze to idzie. Dobra, dalej. Tutaj nawet nie macie prądu, bo wam nie podłączyłem. Ale jak widzimy tutaj, tu jest ruch pociągowy. To, co właśnie chcieliśmy, żeby stworzyć. I zobaczcie, zobaczcie, tu ludzie czekają. To jest ten pociąg, to jest ta jasna niebieska linia, chyba sobie to pamiętam. Nie, to jest ciemny niebieski. Ale nawet tutaj, zobaczcie, są ludzie czekający na te pociągi. Chyba ci się nawet nie zmieścili. Nie wiem. A gdzie jeździ ten jasny kolorek, do którego jest takie tłumy? Ogólnie tutaj widzę, że zobaczcie, jak sobie podejdziemy teraz, to trochę ludzi jest tutaj. Tu aż tak bardzo nie, bo tutaj jest często jeżdżą te pociągi. O, teraz się mnie zapełnia. Ale czekaj, dokąd ty jedziesz? Zwycięstwo w scenariuszu! Jest! Udało nam się w końcu! Nie spojrzeć pociągi. Znakowo zyskało wielką popularność wśród miłośników kolei. Świetna robota. Dostałem to trofeum scenariusze. Szowe miasto... miasta Transit chyba. Nie wiem. Powód. Zbuduj 200 tysięcy torów i przewieź 200 tysięcy osób tymi pociągami. No nic trudnego. Znakowo zyskało wielką pełnię wśród miłośników kolei. Świetna robota. Potwierdzam, to jest świetna robota. A jakaś forsa może? No nie wiem. Dobrze, i zanim wy mi tu powiecie, bo się już domyślam, kiedy ankieta, nowy scenariusz i tak dalej. Nie, na razie jeszcze nie. Nowy scenariusz zaczniemy co najwyżej nie w poniedziałek, może w piątek będzie ankieta, bo jeszcze chcę chwilę posiedzieć przy tym mieście. No bo... Jednak tak jakoś sądzę, że trochę byłoby kiepsko już skończyć. Niedawno to zaczęliśmy dopiero to miasto. Więc sądzę, że... Na spokojnie, kiedy faktycznie ja stwierdzę, że już wyczerpaliśmy to miasto i tutaj nie ma rzeczywiście co już więcej robić, to w tak. Nie, dobra, to by znaczyło, żebyśmy to długo grali. Nie, kiedy rozbudujemy sobie już całkiem ładnie naszą dzielnicę tutaj okrągłą, to zakończymy to. Ale póki co chcę, żeby to już było trochę większe imperium pociągowe, bo to, co teraz mamy, to nie jest, znaczy jak dla mnie, to nie jest jakieś strasznie duże imperium, bo tu naprawdę nie ma kupy rzeczy. już przepraszam za takie wydarzenie, ale tu naprawdę nie ma miliona połączeń kolejowych. Tu jest raptem parę linii, które ładnie porozprowadzałem po całym mieście i żeby ludzie po prostu musieli jeździć. No a tutaj to po prostu z wygłodzenia. Tutaj oni chcieli korzystać z tego, tak? Z niektórych. No ale no, wiecie najlepiej, o co mi tu chodzi, tak? Chyba nie wam nie muszę tłumaczyć mniej więcej. Więc jakby coś, kolejny odcinek to scenariusza, to już nie będzie wyczekiwanie, czy nam się uda, czy nam się nie uda, tylko już takie bardziej... Coś tego typu. I tak, ponieważ tutaj jest trochę miejsca pośrodku. Kurczę, telewizor, jak cię zaraz nie walnę. Nie mogę z tym. Ile razy mi się już dzisiaj wyłączy? Ktoś to liczy? Bym tutaj coś wstawił, ale widzę, że może być z tym trochę lekki problem. Tak, stadion to jest dobre rozwiązanie, ale niestety nie w tym. Jeszcze teraz zastanawiałem dzisiaj, jaki ja wcześniej miałem scenariusz, który też wygrałem. To było promowe imperium, też mi się tutaj teraz dobrze wspomina. Dobra, tutaj nie, dobra, tutaj nie będziemy wstawiać na siłę, bo widzę, że gra nie chce na siłę, tutaj nic wymyślać. Więc proszę bardzo, tu będzie park. Nie ulegajcie zmyłkom, że ja tutaj chciałem właśnie budować drogę. Nie, skończę znowu. Tutaj damy sobie nasze piękne ścieżki towarowe. No i piesze też parę. Więc proszę bardzo, ścieżka ta jedna. Dalej, tutaj sobie będzie jechać nasz tramwaj. Nasze Veturillo. Tu będziecie mogli jeździć. Swojego powinni wymyślić Veturillo. Znaczy, niekoniecznie Veturillo, ale że można wypożyczać rowery. Tego mi trochę brakuje w Cities.
bo to nie ma ani tu, ani tu. Pewnie są jakieś takie budynki, ale to pewnie nie, znaczy nie działa jeszcze. Tak jak to powinno działać. A tutaj sobie to zrobimy podłączenie. I tutaj idealna muzyczka, happening, świętujemy, udało nam się, wygraliśmy. Wygraliśmy ten scenariusz, no ale powiem tak. Kto wątpił, że ja go wygram, proszę cię. Proszę cię, ja bym pociągowy scenariusz źle zrobił. Przecież jak tu widać, że ode mnie to pełną parą już pociągi jadą z daleka. No właśnie, więc ja po prostu przyjmuję odebranie mojego tu, którym się należą. Przecież tak się też już wyrażę. Nie no, bez przesady też. No, tu sobie zrobimy nasze ścieżki rowerowe. Jakieś kamienie, właśnie kamienie. Czekaj, jakiś tu kamień można dypnąć. To nie są te jeszcze piękne kamienie, co są, się pojawiły później na PC, ale te tutaj też nie są aż takie złe. Z tego co pamiętam. No dobra, może rzeczywiście ten tutaj teraz to są takie bardziej skamieniałości. Tutaj możemy coś sobie poukładać. Tu poukładać, tak, o, bardzo. Jakie ładne skamieniałości. Tutaj jakiś inny. Tutaj. Te co tego pamiętam, jak się pojawiły kamienie. Pamiętam, jak się pojawiły te wszystkie kamienne budynki i tego typu rzeczy, a nie można było jeszcze edytować terenu. To było takie dobre. Po prostu jakby się im coś połowa nie udała. Tak jakby coś tutaj kurczę nie wyszło. Dobra, tutaj proszę bardzo, ładne takie. No i oczywiście dookoła na drzewka, tak, żeby nie było. Tak, to jest pierwszy. Tak, tutaj nie ma choinek, tu jest ogólnie strasznie mało. W tym rejonie drzewek, więc ja w niego raczej nigdy nie zagram. Później, bo ja jednak lubię trochę drzewek już stawiać, jak już mogę, to stawiam, tak? No chyba nie, tak, to będzie dookoła. Tak, tutaj dookoła tej linii bamba... rowerowej. Bambaje mi tu w głowie. Jeszcze nie. Mass Transit, za chwilę będę grać, jak zgłoszę to, że telewizja mi się co chwilę kurczę wyłącza i jest naprawdę z tym istna tragedia, bo... Dobra, jak tam czas? Czas mówi, że jest już ten tęgi, więc zaraz kończymy. Zaraz kończymy. Skończę ten tutaj park robić i kończymy dzisiejszy odcinek. Ale no, sądzę, że dzisiaj trochę zrobiliśmy, no, wygrana scenariusza chociażby. Ale kto tam by się tym przejmował, że wygraliśmy scenariusz? W końcu scenariusz nie o to chodzi, żeby go wygrać, co nie? Scenariusz chodzi o to, żeby pograć sobie, a nie wygrać. Żeby nagrać serię na YouTube'a i tego typu rzeczy, oczywiście, że nie. Dobra. Tak, tu mamy jeszcze takie chaszcze. Ja te chaszcze bardzo lubię. Można sobie je tutaj porozrzucać gdzieś. O, proszę bardzo, dokładnie. Tutaj sobie porozrzucamy trochę, żeby... nam trochę tak jakby to zarosło już. O, jak od razu ładnie wygląda ta dzielnica. Tu będą takie różne drzewka. Tak ładnie, symetrycznie poukładane. Proszę bardzo. A tutaj po prostu będą takie. Ciach, 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 ciach. Ciach. Czekaj, czy te tutaj... O, te są ładne. Ulala. Tylko tych to dużo nie tutaj nie postawiamy. Dobra, sądzę, że to już się wykończyliśmy na ten temat, bo to całkiem ładnie wygląda. No nie powiedzcie mi, że nie. Jakby ktoś możecie z tego korzystać. I tak, strasznie mi się chcą budować przemysły, więc aby przemysły były zachwycone tym, że one się chcą budować, damy im tutaj nową dzielnicę z ropą, bo ropa daje najwięcej forsy. Jakby ktoś jeszcze nie wiedział, to przypominam, ropa zawsze, no na przykład taka Ameryka, czy inne kraje, to przykłady akurat z życia wzięte. Nie, czekaj, nie Ameryka, co ja mówię. Ameryka też, ale bardziej mi chodziło o taki kraj, czekaj, jak on się tam nazywał, na pustyni. No teraz go sobie nie przypomnę, ale wiecie mniej więcej co mi chodzi. Arabia tam, takie tam. Dobra, dajmy tu sobie duży pędzel i proszę bardzo, budujcie się kiedy woli. O ile jesteście w rejonie tego. I ponieważ potrzebujecie wody, to wam tutaj ją dostarczę. O, proszę, to było najprostsze od tego. Tu widzę, że mogę już to wyburzyć, ten kawałek. I tak, póki co nie dałem wam jeszcze żadnego dworca. I tym bym się teraz zajął na zakończenie dzisiejszego odcinka.
Aby to ładnie zakończyć, postawimy sobie tutaj też bardzo nowe to, nowy dworzec. Prąd podłączony, świetnie. To jest akurat całkiem ładnie, że się podłączył już prąd. A nawet też tak bardzo nie prosiłem jeszcze go. I tu sobie zrobimy tak. Teraz tak sobie, nie ma jakiego podłączyć zbytnio. Tak, musimy na tą linię przeciwległą zrobić zjazd. Dobra, czyli zrobić tu. Tu zrobić zjazd. A, przystań promowań. Nie będę z tego korzystać, człowieku. To wiem, że teraz mogę już tutaj wszystko połączyć sobie, ale nie. To nie ten scenariusz. Ja się tak nie bawię. Dobra, tak. Tu widzę, że możemy. Może tutaj, bo tu będzie ładny, prosty wjazd. Nie będziemy dużo kręcić. Proszę bardzo, mam nadzieję, że wy tutaj się cieszycie. Macie własny pierwszy dworzec. Ten dworzec oczywiście wyłączamy z linii takiej. I kolejny dworzec będzie tutaj, ale tym się zajmiemy już w kolejnym odcinku. Mam nadzieję, że tutaj ludzie zaczną się chętnie budować. Aby im tu pomóc. No ale już niech będzie ten duży. Chciałem im tu postawić park. Ale dobra, macie takie coś, to jeszcze park też wam postawię. O, i od razu się budujecie. Tak, był jakiś problem z prądem, ale już jest dobrze. Wy nie macie prądu. Tak, to wiem, bo wam nie wyciągnąłem, bo stwierdziłem, że wy nie potrzebujecie prądu, jesteście samodzielni i wy sobie jakoś poradzicie. Ale widzę, że nie, jednak nie jesteście słabi. Dobra, mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Jeśli tak, możecie zdać łapkę w górę. Tutaj tam autostradę trzeba nie przybudować w kolejnym odcinku. No i co tu dużo mówić, do zobaczenia w kolejnym materiale. Kolejny odcinek, nie wiem kiedy się pojawi, może we wtorek. Raczej na pewno nie w poniedziałek. No i będziemy tutaj sobie dalej się zajmować tą dzielnicą. I jak skończymy tą dzielnicę, a po prostu ją trochę rozbudujemy, to przejdziemy oczywiście do kolejnego scenariusza. Już raczej jest Natural Disaster, bo póki co nie ma żadnych nowych dodatków do PS4 City Skylines. Dobrze. Jeśli wam się podobało, możecie zostać po górę. Jeśli jesteście nowi, możecie kliknąć subskrybuj ten dziwny dzwonek, aby nie przegapić właśnie kolejnych materiałów na moim kanale. Jutro to powinien się pojawić Mass Transit. No i do zobaczenia. Co dużo mówić. Cześć!